42 UFP w zakresie wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu. Źródłem finansowania wydatków bieżących są dochody bieżące. W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF sporządzono wykaz przedsięwzięć, w których odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Zaplanowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynikają z limitów na poszczególne pozycje. Kwota długu określona w załączniku do projektu uchwały w sprawie WPF obejmuje 2019 rok i lata następne, to jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Wskaźniki obciążenia dochodów w 2019 roku i latach następnych spełniają wymogi określone w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy założeniu realizacji planowanych wielkości. Gmina wykazała, że obciążenie budżetu z tytułu spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku, uwzględniając wyłączenia, zatem spełniona zostanie reguła z artykułu 243 UFP. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi artykuł 228 ust. 1 i ust. 2 UFP. Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady równowagi budżetowej. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Do WPF jest autopoprawka, to może pan skarbnik się odnieść do tej zmiany wprowadzonej w autopoprawce? Czy też otrzymaliście państwo autopoprawkę i do WPF-u i do projektu budżetu na przyszły rok? Ta autopoprawka te autopoprawki wynikają z trzech takich rzeczy. Pierwsza rzecz, jaka jest, to jest zapewnienie środków na realizację programu e-pracownie w województwie świętokrzyskim. Chodzi tutaj o wyposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Łyżnicy. Pierwotnie to zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2018, ale w tej procedury przetargowe się przeciągnęła. Realizatorem tego zadania jest Urząd Marszałkowski. Dostaliśmy informację, aby te środki przejść na rady przyszłe, dlatego jest konieczność zabezpieczenia tych środków i tutaj po stronie dochodu zwiększamy dochody o 62 284 zł i to są środki pochodzące jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania i z środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w kwocie 58 391 zł. I na realizację tego zadania po stronie wydatkowej przeznaczamy 77 855 zł. Następna zmiana, jaka jest, to jest zwiększenie środków o 17 821 zł na utrzymanie świetli. Tutaj chodzi o zwiększenie dotacji dla gminnej biblioteki publicznej na realizację zajęć w świetlicach wiejskich oraz zwiększenie kwoty o 20 tysięcy złotych na dotację dla parafii Świętego Wawrzyńca w Drugi na remont dachu. I tutaj te środki były przewidziane i do wykorzystania w tym roku, jednak tutaj procedury, nie tyle procedury, co czynności remontowe na tym obiekcie się przeciągnęły i chyba na chwilę obecną jeszcze nie są one tam zakończone, także tutaj nie było możliwości, aby ksiądz proboszcz te pieniądze mógł rozliczyć w tym roku, dlatego są zwiększone środki o te 20 tysięcy na rok przyszły, które nie zostaną wykorzystane w tym roku. I właśnie tutaj te autopoprawki wynikają z tych trzech zmian, które są wprowadzone w projekcie.